Szanowni Państwo, mam zaszczyt otwierać listę Prawa i Sprawiedliwości w okręgu katowickim. Do tej pory pracowałem w Sejmie jako przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Mam duże doświadczenie w pracy parlamentarnej i również w pracy samorządowej, którą nabyłem w Sejmiku Województwa Śląskiego. Chciałbym zrobić jak najwięcej dobrego dla Polski, dla Śląska, bo i Polska, i Śląsk zasługują na więcej. Nasz region posiada olbrzymi potencjał społeczny i gospodarczy, który na dzisiaj nie jest należycie wykorzystywany. Musimy wykorzystać wszystkie możliwości na rzecz rozwoju naszego regionu. Nie dajmy się dłużej zwodzić, że wszystko jest w porządku. Codziennie słyszymy, że Polsce kryzys nie grozi. Jak jest w rzeczywistości? To najlepiej widać w naszych portfelach. Polska pilnie potrzebuje skutecznego i konkretnego planu naprawy. Nie pozorów. Polska nowoczesna, bezpieczna, solidarna. My wiemy, jak to zrobić. Grzegorz Tobiszowski. Lista numer 1. Pozycja 2. Zapamiętaj. Raz i dwa. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich 9 października na wybory i poparcie mojej osoby. Poseł Maria Nowak. Od 10 lat zabiega o śląskie sprawy. Swoje doświadczenie pedagogiczne i samorządowe wykorzystuje w pracy parlamentarnej. Stara się zainteresować naszymi problemami polityków ze stolicy. Pozyskała dodatkowe środki na rozwój naszego regionu. Nadal chcę pracować dla dobra Polski i Śląska. Dlatego proszę Państwa o poparcie. Maria Nowak, śląski głos w Sejmie. Tutaj są moje korzenie. Dzięki Państwa głosom miałem zaszczyt reprezentować nasz region w Senacie. Co jest dla mnie najważniejsze? Aby Śląsk dynamicznie się rozwijał, a nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę w poszukiwaniu pracy, aby mogły studiować bezpłatnie na kilku kierunkach studiów. Chciałbym wykorzystać swoje doświadczenia w pracach legislacyjnych, swoje doświadczenia jako prawnika i ekonomisty, jako rektora uczelni, aby tworzyć prawo dobre, sprawiedliwe i spójne. Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 1. Materiał Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.